Chodzi jakoś, jak człowiek słyszy ten utwór otwierający, który dziś usłyszeliśmy o godzinie 6.05 po raz pierwszy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Michał Rachoń. Jedziemy na antenie telewizji Republika. Jakoś do tej pory, jak przychodziliśmy do stacji rano przygotować program, jedziemy to tak cicho tutaj, spokojnie. Ktoś przemykał raz po raz gdzieś tam w stronę reżyserki, jakieś gazety, a tutaj... Przychodzi ma tu życiem tętni stacja, szanowni państwo. To jest naprawdę dobra wiadomość. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam w towarzystwie naszych komentatorów, a z nami są dziś, tak spoglądam w waszą stronę, są Agnieszka Siewieniuk-Maciorowska, dzień dobry. Dobry. Witam serdecznie. Jest z nami Wojciech Mucha, dzień dobry. Jest z nami Wojciech Szymczak. Witam was o poranku. Jak tam nastroje? Jakoś tak się ciepło ostatnio zrobiło, po 20 parę stopni. Jak tam u was, Agnieszko? No niestety u mnie to jest problem, jak jest ciepło, bo ja mam problem ze słońcem, więc zaczyna się, że to, że muszę siedzieć w domu, nie mogę wychodzić, bo nie mogę na słońce. No i to taka radocha, że sobie trochę przez okno popatrzę i tyle mam radochy. Wojtek Mucha opowie nam z pewnością dzisiaj coś więcej o tych meandrach krakowskiej polityki, którą interesuje się od bardzo dawna, bo dzisiaj Kraków na czołówkach gazet. No i po wynikach wyborów chyba w Krakowie mam wrażenie, że może jeszcze w Poznaniu chyba najciekawsze rzeczy w wyborach samorządowych, to tak tylko tytułem wstępu, bo w szczegółach to o tym za chwilę porozmawiamy. Wojtku, jak tam polityczne nastroje w Krakowie? Słońce świeci, mobilizacja przed drugą turą w obydwu elektoratach, czyli w elektoracie tych, którzy wygrali pierwszą turę w zaskakujący sposób, ale o tym pewnie szerzej, czyli wyborców Koalicji Obywatelskiej i całej reszty, bo ci, którzy nie chcą dominacji Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, no muszą się zmobilizować przed drugą turą. Będzie o tym, myślę, czas. No tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, myślę, że dotycząca szerzej pewnego... Kto wie, w jaką stronę rozwinie się sytuacja polityczna w Polsce, ale może to dotyczyć również w pewnym sensie całej Polski. Wojciech Szymczak co prawda nie jest w Poznaniu, ale klimaty poznańskie i wielkopolskie zna bardzo dobrze, no bo Poznań również jest jednym z tych miast, gdzie wydarzyły się w wyborach samorządowych rzeczy. No w zasadzie można powiedzieć, jeśli chodzi przynajmniej o sam Poznań, bez precedensu, jak ciągle powtarza nasz przyjaciel i kolega redakcyjny Piotr Lisiewicz, Wojtku. No właśnie, olbrzymie zaskoczenie, takie to wydarzenie, które nie było w historii dotychczas, chyba jest zmęczenie Jackiem Jaśkowiakiem i wcale ta druga tura nie jest oczywista. Jacek Jaśkowiak czuje się już wygranym, ale może się okazać, że rozkopane to już nie jest miejsce dla Jaśka Jackowiaka i Poznań potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie zarządzał tym miastem, a nie w takim marazmie cały czas uczestniczył. Więc miejmy nadzieję, że coś może się w stolicy Wielkopolski zmienić. Z drona Republiki, szanowni państwo, pokazujemy perspektywę i tak zwany skyline miasta stołecznego Warszawa. Widzą to państwo, a w międzyczasie koledzy wpadli tutaj do studia, żeby pokazać, że to, co jest gotowane w poranku, to nie są jakieś tam żarty, jakieś fejki, to wszystko prawdziwe, to wszystko pięknie pachnie. Można tutaj, jeśli ktoś mieszka gdzieś w pobliżu albo jest przejazdem w Warszawie, to na Dzielnej 60 o poranku można zawsze do nas wpaść i zobaczyć, co tam się pichci w tej kuchni, jeszcze zanim zaczniemy o poranku mówić o polityce, bo o polityce to dopiero od godziny 7.10. Wcześniej o wielu różnych sprawach na naszej antenie. Czytałem wczoraj branżowe portale, oni tacy zaskoczeni. O co tu chodzi? Po co ta telewizja Republika uruchamia telewizję śniadaniową? No, uruchamiamy telewizję śniadaniową z prostej przyczyny. Państwo, nasi widzowie tego chcą. Bo my jesteśmy telewizją, która stworzona jest dla państwa i współtworzona jest przez państwa i wyniki, przynajmniej te online, te zwykłe, będziemy mieli dzisiaj pewnie wczesnym przedpołudniem, czy bardziej takim późnym przedpołudniem. Poinformujemy o nich, ale to już teraz widać, że państwo po prostu chcą tego programu i dlatego on na antenie będzie, niezależnie od tego, czy specjaliści od śpiewu i mas z różnych branżowych gazet będą się zastanawiać, po co oni to otwierają. Szanowni państwo, to jest telewizja Republika, ale to jest program polityczny. Wczoraj
Wieczorem poznaliśmy ostateczne i oficjalne wyniki wyborów samorządowych, przynajmniej tam, gdzie nie są konieczne rozstrzygnięcia w drugiej turze. To jeśli chodzi głównie o wybory prezydentów, burmistrzów. W wyborach samorządowych w części sejmikowej te wyniki znamy. Wyniki, które podała Państwowa Komisja Wyborcza, różnią się od wyników, jakie podała pracownia Ipsos w swoim sondażu Exit Poll. Tak wyglądają te wyniki. Jarosława Kaczyńskiego wybrało 34,27% wyborców. Koalicja Obywatelska niemal 4 punkty procentowe straty, 30,59%. Na podium Trzecia Droga, 14,25%. Konfederacja może liczyć na poparcie na poziomie 7,23%. Na lewicę postawiło 6,32% Polaków. Wynik Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy to 3,01%. Liczby te świadczą jasno o tym, że podany w sondażu wynik Prawa i Sprawiedliwości był w znaczący sposób niedoszacowany, a wynik Platformy Obywatelskiej w jeszcze większym stopniu był przeszacowany, przynajmniej jeżeli chodzi o ten sondaż Exit Poll, czego efektem jest jeszcze większa różnica pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską na korzyść ugrupowania, które posiada w tej chwili największy klub parlamentarny w Sejmie i jednocześnie jest największą partią opozycyjną w Polsce. Warto również zauważyć, że w tym samym badaniu, w badaniu Exit Poll, przeszacowany okazał się wynik ugrupowania Trzecia Droga, która w rzeczywistości uzyskała wynik o prawie 0,7% wyższy niż wskazywałyby na to wyniki powyborczego sondażu Exit Poll. Ogłoszone wyniki przyniosły już wczoraj pierwsze komentarze polityków. Jednym z pierwszych była grafika, czy też w zasadzie chyba należałoby stwierdzić mem, bo ja jestem po prostu przekonany, że to był taki żart tego ugrupowania, umieszczony przez partię Platforma Obywatelska. Tak wygląda ów mem. Jak widzimy na tej grafice, nieistniejący komitet wyborczy o nazwie Koalicja Demokratyczna, składający się z dwóch polityków partii o nazwie Platforma Obywatelska. No tak, śmiało, śmiało, chłopaki, żyjemy, budzimy się, halo, halo, tam w reżyserce, wstajemy, wstajemy. Żyjemy. Uzyskać miał nieistniejący w wyborach wynik 53%. Wynik, na który składać się miały rezultaty Platformy Obywatelskiej, PSL, Partii Hołowni oraz Nowej Lewicy. Ten wyimaginowany sukces osiągnięty w alternatywnej rzeczywistości, sportretowany na tym memie, wzbudził umiarkowaną radość w sztabie Platformy Obywatelskiej, co wyglądało w ten sposób. Zastanawia się, z czym może kojarzyć się taki sposób prezentowania swojej radości. Ja odsyłam, na YouTubie jest wczorajszy odcinek programu Mówi się. Jacek Sobala skomentował to w sposób najlepszy. Ja nie będę odtwarzał, odsyłam chętnych do serwisu YouTube. Tam można znaleźć wczorajsze wydanie programu i tam to wszystko jest opisane dokładnie tak, jak wyglądało to na tym zdjęciu. Państwo sami jesteście w stanie ocenić stopień tej radości. Wynik wyborów spowodował, że najpoważniejsi przedstawiciele tej szerokiej koalicji zabrali się za wskazywanie przyczyn tak poniesionego zwycięstwa. Joanna Mucha. Elektorat PiSu to jest elektorat, który najczęściej jest zameldowany i głosuje w tym samym miejscu. To nie są ludzie, którzy pojechali na majówkę, to nie są ludzie, no, taką kwietniową majówkę. To nie są ludzie, którzy gdzieś właśnie spędzali czas poza swoim domem, więc ich mobilizacja... Więc mają pod bokiem, rozumiem, swoją komisję wyborczą, tak? Komisja wyborcza jest blisko. Natomiast rzeczywiście nasz elektorat albo gdzieś wyjechał, albo nie dojechał właśnie do swojego byłego miejsca, znaczy swojego miejsca zameldowania. Ale może ta... Elektorat Joanny Muchy po prostu wyjechał na majówkę, która jest w maju, jest początek kwietnia i dlatego po prostu nie zagłosował. To ma ręce i nogi. Państwo, ci, którzy głosowali inaczej niż pani Joanna Mucha, zagłosowali tak dlatego, że państwo po prostu są blisko miejsca zamieszkania, miejsca głosowania i nie wyjechaliście państwo na tę majówkę, która jest w maju, bo mamy właśnie
kwiecień. Pani Joanna Mucha tłumaczyła również głębsze przyczyny tego zwycięstwa, z którego tak bardzo, jak widzieliśmy, cieszył się Donald Tusk. Chodzi o to, że termin tych wyborów właśnie na tą kwietniową majówkę sformułowany został bardzo niekorzystnie dla polityków szeroko pojętej i nieistniejącej koalicji o nazwie Koalicja Demokratyczna, czymkolwiek ona jest. Joanna Mucha wykorzystała tę okazję, ten wywiad do dyskretnego wbicia szpilki premierowi Tuskowi, choć nie ma pewności, czy w ogóle zdawała sobie z tego sprawę, że komuś szpilkę wbija. W ten sposób ten cytat przygotowali i opracowali nasi koledzy z redakcji Piachem w Tryby. Ale też uważam, że za jakąś część tych wyników odpowiada PiS, ale w inny sposób niż o tym myślimy. Ale mówię tutaj o wyznaczeniu daty tych wyborów. Ja sobie zdałam sprawę z tego wczoraj, kiedy szłam na wybory z moim synem i wypytywałam go o jego znajomych, jego kolegów. Jeden nie przyjeżdża, dlatego że młodzi ludzie, tak? Zameldowani z rodzicami bardzo często, bo jeszcze nie mają swojego stałego miejsca. Ale mieszkają gdzie indziej zapewne. Studiują w innych miastach, więc nie przyjechali. Nie przyjechali, dlatego że tydzień wcześniej byli u swoich rodziców na świętach. I to nie jest tak, że to są dzieci, które stać na to, żeby przyjechać tydzień po tygodniu dwa razy. Aha, czyli pani stawia tezę, że granie Prawo i Sprawiedliwość celowo wybrało takie terminy, że wiedziało, że to zdemobilizuje młody elektorat, który można podejrzewać, że zagłosuje w wyborach parlamentarnych na koalicję rządzącą teraz. Absolutnie tak. Stawiam taką tezę. Podjąłem dzisiaj decyzję o wydaniu rozporządzenia. Formalnie prześlemy je do Państwowej Komisji Wyborczej wraz z kalendarzem wyborczym, ale decyzja zapadła. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. Joanna Mucha tym samym zapisała Donalda Tuska do Prawa i Sprawiedliwości, ale ta logika wywodu, mówiąc o tym, że duża część tych wyborców nie zagłosowała, bo rodzice jeszcze nie wrócili do domu, albo dlatego... Dlaczego nie poszedłeś głosować? Nie poszedłem, bo rodzice jeszcze nie wrócili i nie mogłem wyjść z domu. Tu jest pytanie, czy klucze ci, którzy nie mogli z takich powodów głosować, mają jeszcze na sznurku. Jak ja byłem mały, to rodzice dawali dzieciom klucze na sznurku, jeśli w ogóle dawali klucze do domu, bo to też nie zawsze tak wygląda. Joannie Musze wszystko się zdaje się pomyliło, ma bardzo dużo obowiązków. Wiemy, obowiązki są bardzo istotne. Joanna Mucha jest jednym z tych polityków, którzy zdecydowali się podjąć te niezwykle poważne obowiązki polityczne w związku z tym, no, że Włodek Karpiński, jak wiemy, tak mówię Włodek, no bo tak, to takie jest familiarne, no wszyscy się składaliśmy, w pewnym sensie się wszyscy składamy na przynajmniej częściowo jego utrzymanie w jakiś czas temu. No teraz się tak szerzej w całej Europie składamy, no ale przez jakiś czas, kiedy był w odosobnieniu, to składaliśmy się wszyscy. Wcześniej nieliczni się składali, jak twierdzi prokuratura, na jakieś mniejsze elementy tego, z czego miał zdaniem prokuratury żyć, stąd proszę wybaczyć tę familiarność, no ale Joanna Mucha uznała, że to ona właśnie musi iść do rządu, nie będzie szła do Parlamentu Europejskiego, no bo do Parlamentu Europejskiego z celi do Brukseli mają trafić inni, no więc teraz dużo rzeczy na głowie. Te wybory, przechodząc jednak do spraw i wniosków poważnych, przyniosły konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość kilka dobrych informacji. I najważniejszą z nich jest z pewnością utrzymujący się na stałe, wszystko na to wskazuje, trend przynajmniej w tej chwili stałego poparcia partii Prawo i Sprawiedliwość na poziomie około 34-35%, które zapewniają pierwsze miejsce wśród partii politycznych w Polsce. Z całą pewnością wiadomością dobrą dla ugrupowań konserwatywnych, dla Prawa i Sprawiedliwości w Polsce jest to, że partia ta jako jedyne ugrupowanie zwiększyło swoje poparcie wśród najmłodszych wyborców. Również poparcie na wsi, a także poparcie wśród kobiet daje szansę tym środowiskom na budowanie potencjału pod przyszłe zwycięstwa wyborcze. Jednak warunkiem tych zwycięstw przyszłych, ewentualnych, jest przełamanie tego, co również widać w wyniku ostatnich wyborów, co stanowi z kolei największe wyzwanie dla największej polskiej partii politycznej. I paradoksalnie
Nie jest to przede wszystkim wynik w wielkich metropoliach. W nich konserwatywni wyborcy nie stanowią większości i nie wygląda to tak, jakby ten republikański duch miał w większości sprawować i powodować, że ludzie o takich poglądach w najbliższej przyszłości sprawować będą władzę w metropoliach, w dużych miastach w Polsce czy szerzej w Europie. Ugrupowania konserwatywne, co pokazują wyniki wyborów do sejmików samorządowych, potencjalnie mogłyby budować koalicje dużo szersze niż te, które politycznie, realnie dostępne są w tej chwili. Problem daleko wykracza jednak poza kwestię wzajemnego nastawienia liderów politycznych. Sposób konstrukcji podmiotów takich jak Polska 2050 czy Polskie Stronnictwo Ludowe, tych partii politycznych, tych maszyn, które mają za zadanie budowanie poparcia dla konkretnych polityków w konkretnych elektoratach, stanowią wyzwanie i stanowią ten polityczny problem, jaki przełamać musi Prawo i Sprawiedliwość. Elektoraty tych partii bowiem i ludzie, którzy na nie głosują, w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu punktach mają wspólne i podobne poglądy i punkty widzenia do wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji. Bardzo często jednak możliwość budowania koalicji pomiędzy ugrupowaniami wyklucza właśnie sama konstrukcja, sam sposób zbudowania partii takich jak Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, pewnie również innych ugrupowań. Te organizacje polityczne powołane zostały bowiem do życia właśnie po to, żeby nie dopuścić do udziału w rządzeniu Polską w jakikolwiek sposób środowisk kwestionujących podstawy postkomunistycznego systemu, jaki powstał w Polsce po roku 1989. Są więc niejako powołane właśnie po to, żeby takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość nie mogły w Polsce nigdy sprawować rządów. Pomimo tego, że ludzie, którzy głosują na te partie, bardzo często podzielają opinie, diagnozy dotyczące stanu rzeczy w Polsce. Być może to właśnie jest największym wyzwaniem stojącym przed największą polską partią polityczną. Przekonanie wyborców o konserwatywnych bądź republikańskich poglądach, tych, dla których rozwój państwa polskiego i samo jego istnienie jest fundamentalną wartością, to z całą pewnością przygniatająca większość polskich osób, aktywnych Polaków, obywateli Polski, aktywnych politycznie, że tak długo jak liderzy tych ugrupowań, o których tu mówimy, którzy nie chcą z jakichś powodów bezpośrednio głosować na Platformę Obywatelską, a podzielają dużą część poglądów, jakie mają politycy czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, że liderzy tych partii tak długo jak nie wyzwolą się z toksycznego związku z Donaldem Tuskiem, jego przyjaciółmi z Berlina czy Brukseli, czy też innych stolic, to realizowanie ambitnego projektu, jakim jest silna gospodarczo, politycznie Polska, po prostu nie będzie możliwe. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy. Wyniki i wybory samorządowe na ogół nie budzą wielkich dyskusji, na ogół nie powodują i nie wskazują na jakieś wielkie, istotne problemy polityczne. A mam wrażenie, że tym razem co najmniej kilka z nich zarysowuje się właśnie w wyniku tego, czego się dowiedzieliśmy. Wojciech Mucha przygląda się z jednej strony samorządom od lat, z drugiej strony napisał dziesiątki, jeśli nie setki tekstów o tym, czym jest ten postkomunistyczny system. W swojej publicystyce wielokrotnie, Wojtku, pisałeś o postkomunizmie jako takim, na wiele jego sposobów. Pisałeś również o skandalach, nazwijmy to, samorządowych, lokalnych, które miały olbrzymie ogólnopolskie konsekwencje. Wybierałeś się między innymi do mojego Trójmiasta niegdyś, żeby opisać Amber Gold, jako jeden z pierwszych dziennikarzy. Jak patrzysz na te wyzwania, które stoją przed polskimi, nazwijmy to, konserwatystami czy republikanami w wyniku tego, co zobaczyliśmy? Pierwsze miejsce w wyborach podobnych do wyborów parlamentarnych, drugi raz z rzędu, a jednocześnie bardzo ograniczone możliwości budowania większości pozwalającej realizować tego rodzaju punkt widzenia w rzeczywistości. Michał, przez wiele lat opowiadaliśmy o sytuacji, w której Polska jest podzielona pomiędzy Polskę A i Polskę B. Ten podział miał przebiegać, mówiliśmy też o tym wielokrotnie, na linii Wisły. Dziś widać, że ten podział przebiega trochę inaczej. Nie jest to podział na Polskę A i Polskę B, tylko Polskę wielkich miast i całej reszty.
Trudno nie odnieść wrażenia, że przynajmniej część wyborców tych wielkich pięciu miast czuje się bardziej obywatelami Europy, szerzej świata niż Polski. No, nic w tym dziwnego, tak po prostu głosują wyborcy liberalni w wielkich miastach. Bliżej im, przynajmniej mentalnie, tak sami siebie postrzegają do mieszkańców Berlina niż mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Prędzej się pojawią w Nowym Jorku niż gdzieś pod Kielcami. I to znajduje również swój obraz w wyniku wyborów. Co ma zrobić strona konserwatywna? No musi gdzieś szukać takiej płaszczyzny porozumienia z wyborcami, szukając tematów, które dotykają ich bezpośrednio. Niestety mam wrażenie i powtarzam o tym nie od dzisiaj, nie od wczoraj, bo pisałem to również przy okazji ostatnich wyborów samorządowych, szczególnie na przykładzie Krakowa widać to dobrze, że muszą szukać tego, co interesuje mieszkańców, co interesuje ich w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w ich bezpośrednim otoczeniu, bo to są tematy, które determinują wybory i determinują decyzje wyborcze. Przejechała się na tym również w tych wyborach koalicja obywatelska, usiłując wmówić Polakom, że te wybory będą o aborcji i będą o prawach kobiet. Wyniki, które widzimy na ekranie, pokazują, że stało się raczej odwrotnie, że Polacy nie chcą słuchać ideologów takich jak pani minister Kotula, która wmawia im, prawda, wciska im, nie chcę już tego porównania używać, ale jak dziecko w brzuch, że te wybory będą właśnie o tym. Więc no, muszą się politycy jednej i drugiej strony konserwatywnej szczególnie zastanowić, co takiego się dzieje w wielkich miastach, czego oczekują ich mieszkańcy i spróbować do tych mieszkańców dotrzeć. W Krakowie się to nie udało, choć wynik pana Łukasza Kmity, który był trzeci i zdobył niemal 20%, jest lepszy niż ten, który pokazywano w sondażach. Daje to pewną nadzieję konserwatywnej części, że no, ten tradycyjnie, jak się o nim mówi, konserwatywny Kraków jeszcze nie straci. To otwiera wielką debatę, ale nie będziemy jej tutaj toczyć na temat tego, co oznacza konserwatywny Kraków. Właśnie Wojtek użył tego sformułowania. Co by mówić? Co to w ogóle oznacza konserwatyzm dzisiaj, stąd bliskie mojemu sercu określenie republikanizmu jako takiego, mówiącego bardziej o pewnej wspólnocie politycznej, republice, zgodnie zresztą z pewnym podziałem politycznym, który mam wrażenie zaproponowała sama Platforma Obywatelska, wrzucając mema o tym, że jest koalicja demokratyczna. Jak jest koalicja demokratyczna, to może po drugiej stronie powinien powstać duży ruch republikański. My akurat jesteśmy w telewizji Republika, tak się złożyło. Przerwę ci tylko jeszcze spytam, czy pamiętasz, że miała się odbyć wielka konwencja sił republikańsko-suwerenistycznych w styczniu? Pamiętasz coś takiego? Słuchaj, nie pamiętam, ale mam wrażenie i taką ambicję, żeby debata dotycząca w ogóle sposobu myślenia o tym republikańskim. Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że wszystkie siły te właśnie republikańskie zjednoczy w styczniu na wielkiej konwencji. Chwalić pana mamy 9 kwietnia. Trzymamy kciuki zatem, bo to są na pewno rzeczy istotne i jest bardzo dużo w Polsce środowisk. Nawet nie jestem przekonany, czy to są tylko i wyłącznie środowiska polityczne, dla których ten duch pewnego konserwatyzmu rozumianego jako wspólnota polityczna, w której państwo polskie, polskość jest fundamentem, jest myślę, że znacząca i myślę, że to też w pewnym sensie gdzieś jest temat dyskusji, które się powinny toczyć. Agnieszka Siewierenik-Macierowicz w województwie podlaskim będziemy mieli do czynienia, no, tak przynajmniej to wygląda, z perspektywą, koniecznością rozmów koalicyjnych, jeśli chodzi o samorząd. Czy jak Agnieszka Siewiernik-Macierowska na to patrzy? Co to oznacza? Jak wygląda ten wynik wyborów w województwie podlaskim z twojej perspektywy? No tutaj wiele się rzeczy ciekawych wydarzyło. I ja tylko na początek jakby powiem, że ten wynik w województwie podlaskim do sejmiku, on zwiększył się na korzyść PiS-u od tego, który był podawany w sondażach Ipsosu. Tam prawie o 2 punkty procentowe więcej finalnie zdobyło PiS, więc jakby wszyscy najpierw myśleli, że to będą samodzielne rządy. Bo mówię, PiS poprawił wynik, a w 2018 roku przy mniejszym wyniku PiS miał większość. Stąd jakby logicznie rzecz ujmując, no ale metoda liczenia tych głosów, ta metoda Donta sprawiła, że jest troszkę inaczej. Ja powiem, że
mojej ocenie na pewno rozmowy, które będą się w tej chwili toczyć, bo i Koalicja Obywatelska będzie na pewno te rozmowy prowadziła i Prawo i Sprawiedliwość będzie te rozmowy prowadziło. No Prawo i Sprawiedliwość jest w lepszej sytuacji, bo tam brakuje tak naprawdę tylko jednego głosu. Trzeba dogadać się z jednym radnym. Tutaj wszyscy wskazują na Konfederację i w zasadzie jest to słuszny krok. Ale tak jak wczoraj powiedział na przykład urzędujący marszałek, dlaczego on miałby nie porozmawiać nawet z radnymi Koalicji Obywatelskiej? Ktoś może mieć inną wizję rozwoju tego województwa i on powiedział, że będzie rozmawiał z każdym. I to jest jedna rzecz. Tutaj też jakby trzeba pamiętać, że w trzeciej drodze jest i Polskie Stronnictwo Ludowe, no i jeden radny od Szymona Hołowni. To też zwracam na to uwagę, że ja bym się na miejscu pana Szymona Hołowni nie cieszyła z tego wyniku, bo PSL nie dość, że tam praktycznie nic nie poprawił, to w zasadzie i nie zyskał dzięki Szymonowi Hołowni, bo kandydaci tego ugrupowania praktycznie nie istnieją w tych wyborach samorządowych. Słuchaj, przerwę ci na sekundę. Szymon Hołownia w swoich wypowiedziach mówi wręcz o tym, że to było ostatnie ostrzeżenie dla koalicji, która rządzi od ponad 100 dni, więc ja nie wiem, czy tam jest wielka radość w sztabie partii. Tutaj też muszę zwrócić uwagę, w samym mieście Białymstoku też mamy dosyć ciekawą sytuację, dlatego że w Radzie Miasta też nie jest ustalony, można powiedzieć, porządek, bo jest 12 do 14, trzeba 15 i jest dwójka właśnie radnych od partii Szymona Hołowni, którzy naprawdę tutaj liczyli co najmniej na 5 mandatów. Skończyło się tylko na dwóch, z czego jeden to jest, powiedzmy, taki słabo Szymona Hołowni, bo to tam jedna z osób przeszła z formacji do formacji, ale zostawmy to. Chodzi o to, że tutaj też będą toczyły się rozmowy koalicyjne i to zarówno ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Więc jakby ludzie nie rozstrzygnęli jednoznacznie. I ja powiem, że z mojej perspektywy wychodzi, że to jest dobrze, bo ja uważam, że w momencie, kiedy nie ma takiej właśnie ktoś pełni władzy, tylko musi podejmować rozmowy, dogadywać się, szukać rozwiązań, to zawsze te rozwiązania znajdą się lepsze, bo one no, jakby nie powinny stać się gorsze. Tak? Jeżeli poszukujemy jakichś ciekawych pomysłów, ciekawych rozwiązań, to zazwyczaj wychodzi z tego coś lepszego, żeby to nie był tylko taki monolit. I być może niektórzy mają takie odczucie, taki niedosyt, że można było więcej, można było lepiej, ale z perspektywy mieszkańca, czy też z perspektywy powiedzmy wyborcy, uważam, że jeżeli nawet dojdzie do ktoś tam, jak to się mówi, przejdzie, zmieni obóz, to i tak nadal uważam, że warto podejmować rozmowy w celu współpracy, bo to zawsze przyniesie jakieś naprawdę lepsze owoce. I tutaj jestem ciekaw, jak się potoczą te losy również w województwie podlaskim. To jest jedno z tych województw, które jest przywoływane w tej chwili jako jeden z wielu powodów, jako jeden z ciekawych punktów na politycznej mapie. W Poznaniu natomiast no, mamy drugą turę przed nami i w drugiej turze jako jedynym dużym mieście przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Szymczak, jak rozumie to, co się wydarzyło w Poznaniu, szerzej w ogóle w Wielkopolsce, no chociaż tam, jeśli chodzi o te wyniki samorządowe, to wielkich zaskoczeń, jeśli chodzi o te wojewódzkie, wielkich zaskoczeń nie ma. Jeśli chodzi o sejmik województwa wielkopolskiego, to zaskoczenie jest z tego powodu, że Prawo i Sprawiedliwość poprawiło swój wynik. Dotychczas radni Prawa i Sprawiedliwości mieli 12 mandatów do 15 mandatów Platformy Obywatelskiej, a teraz okazuje się, że Platforma została przy tej samej liczbie 15 mandatów, a radnych PiS-u w obecnej kadencji, w sensie w przyszłej kadencji, bo ona się dopiero rozpocznie, też będzie 15. Więc tutaj jest wśród struktur Prawa i Sprawiedliwości wielkie ucieszenie. Wcale się nie dziwię, bo jednak Wielkopolska, im dalej na zachód, wiemy, jak te poglądy się kształtują mieszkańców, więc jest bardzo pozytywne zaskoczenie. Jeśli chodzi o Zbyszka Czerwińskiego, któremu serdecznie oczywiście gratuluję, no, sukces jego jest niebywały, no bo taka sytuacja, by ktoś z Prawa i Sprawiedliwości brał udział w drugiej turze wyborów prezydenckich w Poznaniu, jest bez precedensu. Myślę, że to też wynika z tego, że jest pewne zmęczenie Jaśkiem Jaśkowiakiem. Ja wyjaśnię Państwu, którzy może nie wiedzą o tym. Obecny prezydent miasta Poznania jest znany z tego, że prowadzi niekończące się remonty utrudniające
ruch tramwajów, pieszych i samochodów w każdym kierunku, no można powiedzieć, że tak gospodarz nie powinien gospodarować miastem, żeby było jakby przeciwnikiem swoich mieszkańców, że nie można w tym mieście się normalnie poruszać, nie można normalnie żyć. Ale jeszcze chciałbym się odnieść do tego, o czym mówił pan redaktor na początku, odnośnie tej wielkiej radości Donalda Tuska. I to chyba ta radość wynikała z tego, co działo się w Poznaniu. My mieliśmy protesty pod Telewizją Polską, pod Urzędem Wojewódzkim i tam skandowane było hasło zrób wilcze oczy, hej Donek, zrób wilcze oczy. I on jak zobaczył wyniki wyborów, to zrobił wilcze oczy, więc Donald Tusk chyba jakieś te nasze protesty poznańskie z Piotrem Lisiewiczem, który je korespondował w Telewizji Republika, wywarły efekt. Wychodzi na to, że Donald Tusk ogląda w Telewizji Republika protesty z Poznania. Dlatego Donku pozdrawiamy. Ja nie wiem, czy tam ktoś nie szturm mówi, nie rób wilczych oczu, bo będą tam w Poznaniu się śmiać, że to przez nich. No dobrze, słuchajcie, ale to ja was jeszcze, zanim rozpoczniemy drugą część naszego programu, chciałem spytać jeszcze o ten aspekt, nazwijmy to koalicyjny, już zostawiając na boku wszystkie te lokalne uwarunkowania. Wiemy, że one w różnych częściach Polski się różnią, ale jest, mam wrażenie, pewien zastanawiający problem, polityczny problem dla ludzi o konserwatywnych poglądach w Polsce do rozwiązania, być może dla polityków, którzy ten konserwatywny sposób myślenia prezentują. Widać wyraźnie, że jest dużo większa liczba osób w Polsce, które dzielą pewne fundamentalne poglądy, jeśli chodzi o kierunki, w jakich Polska powinna się rozwijać, a niekoniecznie chcą głosować na partię Prawo i Sprawiedliwość. Ta partia jest największą partią prawicową w Polsce w tej chwili. No a z drugiej strony słyszymy takie wypowiedzi, jak ostatnio Piotra Zgorzelskiego, o ile dobrze pamiętam, który sugerował coś takiego, że jeżeli ktokolwiek z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego podejmie jakieś rozmowy, które nie są autoryzowane przez partię, czytaj rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, zostanie z partii wyrzucony. To tak trochę wygląda, jakby no ten pomysł namiotu, w którym Donald Tusk jest Donaldem Tuskiem, ale ma swoje ograniczenia, bo ludzie go nie lubią, ale ma od tego swojego tam Kosiniaka-Kamysza czy swojego Hołownię, od tego, żeby ludzie głosowali na ich komitety. Koniec końców i tak sprowadzi się to do tego mema, który opublikowała Platforma, że Trzaskowski z Tuskiem mają 53%. To jest, mam wrażenie, bardzo poważne wyzwanie polityczne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo no, trudno jest prowadzić negocjacje z ugrupowaniem, jednocześnie namawiając do tego, żeby ugrupowanie zachowywało się nielojalnie względem swoich liderów, ale z drugiej strony to ci ludzie, ci wyborcy podejmują decyzje i do nich również należy się bezpośrednio odnosić. Wojciech Mucha, jak patrzy na ten problem, bo to drugie wybory z rzędu, które pokazują tego rodzaju fenomen, a przed nami bardzo trudne i inne pod tym względem wybory, czyli wybory prezydenckie. Europarlamentarne zostawiam na boku, bo trochę czego innego dotyczą. To, co się dzieje, Michał, szanowni państwo, jest rzeczywiście bardzo ciekawe i ma swoją przyczynę, tak ja ją przynajmniej definiuję, w tym, co stało się przez ostatnich 8 lat. To znaczy bardzo zmienili się sami Polacy. To znaczy nie wystarcza już im ciepła woda w kranie, nie wystarcza im to, że ktoś im powie, że prawda, tutaj wracamy do dumnej rodziny narodów europejskich, spójrzcie, klepią nas po plecach, a ja mogę podać płaszcz. Nie, to już Polakom nie wystarcza, czego najlepszym dowodem jest to, w jaki sposób Polacy zagłosowali w referendum, które towarzyszyło poprzednim wyborom parlamentarnym, i tych Polaków, którzy zagłosowali w taki sposób, jak sugerowała im największa partia, czyli Prawo i Sprawiedliwość, było, poprosimy, jeśli się mylę, prawie 11 milionów. I to jest te 11 milionów Polaków, którzy podzielają pewien system wartości, ten system wartości właśnie taki oparty również na takim godnościowym spojrzeniu na samych siebie i ambicjach, które mówią nam, że no niekoniecznie tylko kładka na Wiśle i tramwaj do Jagodna, ale chcielibyśmy mieć i port kontenerowy, chcielibyśmy mieć centralny port komunikacyjny, i te
wspólne rzeczy, wspólne wartości i patrzenie na Polaków przez samych siebie no, w nieoczywisty sposób łączą ich ponad podziałami politycznymi. Więc ja się nie dziwię ludziom w garniturach z Ceraty, tu oczywiście nie mówię o panu pośle Zgorzelskim, ale są też i tacy, którzy musztrują swoich kolegów partyjnych i musztrują samych wyborców, mówiąc, że o broń, bo tam nie wolno w ogóle podchodzić, bo jeszcze by się okazało, że myślicie z tymi ludźmi w sposób podobny, a że oni są największą partią i jest ich najwięcej, no to jeszcze by wam tam, prawda, te dwie klepki w głowie się, te kulki zetknęły i moglibyście się zastanowić, że jednak to nie my jesteśmy pierwszym waszym wyborem, a nie daj Boże tamci by się jeszcze trochę ucywilizowali i staliby się akceptowalni, bo warto by państwo przypomnieli sobie sondaż, który był tuż po wyborach. Czego oczekują Polacy od rządzących? Był taki sondaż, Rzeczpospolita opublikowała po wyborach parlamentarnych. Okazało się, że oczekują realizacji programu PiS-u, tylko żeby PiS nie rządził. No, wyszło inaczej. No, widzimy to choćby po realizacji 100 zapowiedzianych. Znaczy w tym sensie jest zrealizowana tylko połowa tych oczekiwań. To znaczy, nie ma realizacji programu, ale PiS nie rządzi. Tak, więc widać, że te podziały wśród Polaków i ich aspiracje z drugiej strony, to jak widzą z samych siebie, jest nieoczywiste i dla partii Koalicji Obywatelskiej i ludzi, którzy rządzą obecnie Polską, jest to bardzo duże wyzwanie. Dziś czytałem rano jednego z moich ulubionych propagandzistów na Wirtualnej Polsce, który pisze tak chyba trochę z nadzieją, że emocje uspokoi Tusk. To znaczy, że Tusk po prostu wyjdzie jak ojciec najlepszy. Przepraszam, że Donald Tusk uspokoi emocje? Tutaj jest cytowany, jest w tytule, że wyborcy nie akceptują ataków, trwają rozliczenia wewnątrz koalicji, ale emocje uspokoi, rozumiesz, Donald Tusk. Nie, ale bo może to w jakiejś rubryce satyrycznej było. Oni tak na serio o tym, że Donald Tusk emocje uspokoi? Bo ja nie czytałem. Ten autor znany jest z takiej mało wysublimowanej właśnie z satyry, stąd też lubię czytać go do porannej kawy, bo zawsze mnie bawi. No dobrze, słuchajcie, to żebyśmy tak już nie popadli w jakieś przesadne, przepraszam, tu zacytuję kolegę Kożuszka, rozkminy z jego YouTube'owego kanału, to ja jeszcze jednak poproszę Agnieszkę o komentarz do tych jednak wielkich, epokowych. Joanna Mucha, mam wrażenie, wróciła po prostu z przytupem, w wielkim stylu. Ja jestem wielkim w ogóle fanem politycznego talentu Joanny Muchy, zarówno lubię jej występy, no, w 2016 wielki recital w Sejmie, do dzisiaj znany. No, ona ma wiele w ogóle osiągnięć politycznych na koncie, jeszcze w czasach, kiedy szefowała zupełnie innemu resortowi. No, ale myślę, że obydwie wypowiedzi dotyczące tego, że majówka w kwietniu była powodem, dla których elektorat Joanny Muchy nie dotarł na wybory, jest no, wielkim osiągnięciem. To są wielkie słowa. No i obwinianie również Prawa i Sprawiedliwości za termin wyborów, który ogłosił Donald Tusk, też jest swego rodzaju osiągnięciem. Jak ci się podoba, Agnieszko, ta seria niczym z Peperzy? A tam jeszcze Joanna Mucha mówiła o synu, który ma kolegów i ich nie stać na to, żeby tydzień po tygodniu jeździć w tej z powrotem do domu. Do rodziców, bo rodzice jeszcze nie wrócili. No to druga sprawa, ale też ich nie stać, a przecież no, gdzie są te akademiki po złotówce, tak? To powinno być ich stać w takim układzie. Ale ja powiem w ten sposób, oczywiście mogę śmieszkować, tylko że ja powiem tak, dla mnie, słuchając tego typu wypowiedzi, to wcale jakby, no mogę się uśmiechnąć, bo to jest wypowiedź głupia, tak? Ale z drugiej strony, jak ja sobie uświadomię, że tacy ludzie są u steru władzy w Polsce, to nie jest mi naprawdę do śmiechu. Bo ja powiem w ten sposób, no pani Joanna Mucha miała naprawdę wiele możliwości powiedzieć cokolwiek, ale cokolwiek z sensem. Wybrała akurat wariant powiedzenia głupoty. Naprawdę więcej ta kobieta i jej formacja... Agnieszka, ale mamy demokrację. Ale ja nie odbieram nikomu demokracji. Ja każdy ma prawo zrobić z siebie idiotę i w ogóle przy dużej widowni. Więcej zyskałaby, gdyby powiedziała, słuchajcie, zawaliliśmy, daliśmy ciała, nie spełniliśmy tam 100 obietnic, nasze rządy może nie były tego, no poprawimy się i tak dalej. I to wyborcy by zrozumieli. To jest właśnie to, czego również nie zrobił PiS po poprzednich wyborach. Też mógł powiedzieć, słuchajcie, no nie wszystko nam wyszło, przepraszamy, ale się poprawimy, ale to. I to naprawdę ludzie inaczej odbierają. No ale brnięcie w jakieś takie naprawdę chore teorie... Nie, nikt nic nie brnie, po prostu Joanna Mucha powiedziała tak, jak ona to widzi. I ona po prostu widzi
wynik w taki sposób wzięło się stąd. Ona po prostu boi się, że zaraz dostanie burę od Tuska, że zaraz ją tam sprzątną ze stanowiska. No i co, i dlatego mówi, że ludzie nie wrócili z majówki, choć jest początek kwietnia? Daj spokój. Ja mam wrażenie, że Sylwestra dopiero wracają, to mogła się na tym zatrzymać. W moim liceum było takie powiedzenie, słuchaj, ty wróć już z tego Sylwestra. I to no można właśnie było równie dobrze powiedzieć w maju, jak i w październiku, więc po prostu niech oni wszyscy może wrócą z Sylwestra. A my wracamy za parę chwil, to jest program Michał Rachoń, jedziemy.